Jestem, żyję, wróciłem. Mam nadzieję, że się cieszycie. Chciałbym również bardzo serdecznie powitać wszystkich subskrybentów, którzy przybyli do mnie od szafy. Jest was ponad 300 osób, także wielkie, wielkie dzięki. A w dzisiejszym odcinku... Część z was pewnie zastanawia się teraz, co ten wariat wymyślił? Pęcherze pławne będzie jadł? O co chodzi? Ale, nie wyciągajcie pochopnych wniosków. Jest to produkt, który pochodzi z... Zgadliście, z Azji. A jest jedzony przede wszystkim w Chinach i w Tajlandii. I wszystko wskazuje na to, że jestem pierwszą osobą w Polsce, która wam ten produkt pokaże. Kupiłem je w moim Freaky Disneylandzie, który znajduje się w Berlinie. Wspominałem na jego temat w odcinku o balucie. Wersja, którą posiadam, to pęcherze smażone na głębokim oleju, ale można również dostać wersję suszoną. Z wyglądu pęcherz przypomina taki duży chrupek lub prażynkę. Jest bardzo lekki i dosyć twardy. Trzeba pamiętać, aby przed zjedzeniem najpierw je przygotować. Takie opakowanie kosztuje 6 euro. Pęcherze te pochodzą z dużych dzikich ryb, przede wszystkim basów morskich, u których organ ten jest dużym skórzastym workiem, który można wykorzystać w celach kulinarnych. Nasze europejskie ryby również mają pęcherz pławny, ale jest on bardzo cienki i delikatny i do niczego się nie nadaje. Należałoby zacząć od tego, że ryba to tak naprawdę taka żywa łódź podwodna. Chociaż z drugiej strony, czy łódź podwodna to martwa ryba? Zanim wytłumaczę wam, do czego służy pęcherz pławny, chciałbym wam najpierw pokrótce wytłumaczyć, jak działa łódź podwodna. Poproszę morze. Na łodzi podwodnej znajdują się zbiorniki balastowe, które po wypełnieniu wodą powodują, że łódź staje się cięższa i dzięki temu może się zanurzyć. W momencie, kiedy chcemy, aby łódź się wynurzyła, zbiorniki balastowe są opróżniane i łódź może wypłynąć. Pęcherz pławny ryby znajduje się w tym miejscu. Zazwyczaj ma postać dwóch połączonych ze sobą woreczków. W momencie, kiedy ryba chce się zanurzyć, jest opróżniany z gazów, które się w nim znajdują. W momencie, kiedy ryba chce się wynurzyć, jest napełniany na powrót tymi gazami. Ciekawostką jest fakt, że część ryb używa tego pęcherza pławnego do wydawania dźwięków oraz to, że właśnie z niego u kręgowców wyewoluowały płuca. Moi drodzy, danie, które będę dzisiaj przygotowywał, wywodzi się z kuchni tajskiej i tutaj na planszy wyświetla się wam jego nazwa. Do przygotowania tego dania potrzebujemy 15 pęcherzy pławnych, 150 g piersi z kurczaka, 5 grzybów shiitake, garść kiełków fasoli, szczypiorek, 2 jajka, 2 łyżki stołowe sosu sojowego, ząbek czosnku, łyżka stołowa cukru trzcinowego oraz pieprz. Do wrzątku z odrobiną octu wrzucamy pęcherze i gotujemy przez 5 minut. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy czosnek i pierś z kurczaka. Po podsmażeniu dodajemy 2 jajka. Następnie wchodzi sos sojowy i cukier trzcinowy. Całość mieszamy. Ostatnią czynnością jest dodanie kiełków fasoli i szczypiorku. Voilà, tak to się prezentuje. Przyszedł teraz ten najprzyjemniejszy moment, kiedy mogę w końcu tego spróbować. W pierwszej kolejności spróbuję, jak smakuje pęcherzyk. Pyk. Ma konsystencję takiego żelko-gluta. Zobaczymy, jak będzie smakował. Jest taki żelkowaty. Mógłbym go porównać również do, jeżeli część z was próbowała skórki wieprzowe smażone na głębokim oleju, to troszeczkę podobnie smakuje. No, sos sojowy tutaj jest również mocno wyczuwalny i taki bardzo, bardzo delikatny rybny posmak. Sprawdźmy teraz, jak smakuje całość. Grzybek, kurczaczek. Do tego żelek i kiełek. Rewelacyjne połączenie
smaku słodkiego ze smakiem słonym, które wyszło z połączenia sosu sojowego i cukru trzcinowego. Dodatkowo bardzo dobre grzyby shiitake, które smakują trochę pieczarkowo, plus kiełki fasoli, które smakują jak taki świeży zielony groszek. Naprawdę niezłe. No kurczak smakuje jak kurczak, więc tutaj żadnej rewelacji nie ma. Naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, tym bardziej, że już od bardzo dawna chciałem spróbować tej potrawy. A Wy, jeżeli będziecie mieli okazję, to również wchodźcie w nią w ciemno. Ja daję 7 freaky foodów. A teraz konkurs, w którym do wygrania są pęcherze pławne, dokładnie takie same, jakich użyłem w programie, oraz produkt niespodzianka. Jedyne, co musicie zrobić, żeby wziąć w nim udział, to wysłać na adres, który Wam się właśnie tutaj wyświetla, jakiś, powiedzmy, rysunek związany z moim programem. Pamiętajcie, żeby również zamieścić jakieś dane kontaktowe do siebie, żebym wiedział, do kogo się odezwać. Wyniki konkursu będą ogłoszone na moim Facebooku. Tutaj Wam się wyświetla adres. I powiedzmy, zgłoszenia przyjmuję do końca sierpnia. I potem ogłoszę, kto wygrał. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, pomimo tego, że trzeba było na niego tak długo czekać. Subskrybujcie, lajkujcie, zapraszam Was również na mojego Facebooka i do zobaczenia niebawem. Cześć! Za pomoc w realizacji odcinka bardzo serdecznie dziękuję Szkole Języków Azjatyckich Pandamo w Poznaniu. Dziwka.